Kilka dni temu swoją premierę miał kolejny prequel do serialowego uniwersum fantasy i tym razem padło na naszego kochanego Wiedźmina. Rodowód krwi oficjalnie wszedł w skład Netflixowego uniwersum i o Boże. Amazonie, Pierścienie Władzy to przy tym niemalże arcydzieło. Wiem jak to brzmi, ale taka niestety jest prawda. Postaram się unikać spoilerów przez większość materiału, poza małymi wyjątkami. Mówię to na wstępie, by ostrzec osoby, które z jakiegoś powodu chciałyby zmarnować 3 godziny swojego życia. Rodowód krwi to miniserial. Mini, bo składa się tylko z 4 odcinków. Początkowo miało być ich 6, ale ostatecznie poszły cięcia, ponieważ tempo akcji było zbyt słabe. Zmiana jest największym plusem serialu, albowiem nie musimy się z nim zbyt długo męczyć. Paradoksalnie jest też prawdopodobnie jedną z większych wad, która uniemożliwiła poprawne rozwinięcie historii. Rodowód krwi miał opowiedzieć nam o powstaniu prototypowego Wiedźmina i koniunkcji sfer, wydarzeniach jakże ważnych w wiedźmińskim świecie, a zarazem jedynie wspomnianych przez samego Sapkowskiego w książkach. Pole do popisu było więc ogromne. Netflix miał wolną rękę, by stworzyć niepowtarzalną i wciągającą historię, która śmiało mogłaby rywalizować z House of Dragon. A zamiast tego dostaliśmy przygodę opartą, zdaje się, na scenariuszu dla kompletnych amatorów systemu Dungeons & Dragons, przeplataną z kilkoma nazwami własnymi ze świata Sapkowskiego. Historia jest tandetna, nudna, przewidywalna i zbyt szybka jak na nagromadzenie tylu postaci w jednym miejscu. Dialogi są na tyle sztywne, że bardzo ciężko jest związać się z którymkolwiek z bohaterów, czy nawet antagonistów. Żeby dolać oliwy do ognia, scenarzyści postanowili dodawać kolejne postacie z zastraszającą prędkością. Poznajemy nową postać praktycznie co 5-10 minut, a kolejne tylko czekają za rogiem, gotowe wejść w kadr i nie zmieniać kompletnie nic. Tylko wprowadzają niepotrzebny zamęt w głowie widza i tłok na ekranie. No i jakby ktoś zapomniał, że serial jest o 7 bohaterach, którzy ratują świat, to nie ma sprawy. Scenarzyści przypominają wam o tym średnio 2 razy na odcinek. I to nie jest jakoś subtelnie, tylko ni z tego, ni z owego jakaś postać powie, że tak rodzą się historie o wielkich i wspaniałych bohaterach. Co jeszcze śmieszniejsze, mówią to antagoniści lub narrator. A dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że scenarzyści mają nas za totalnych odklejeńców, którzy nie potrafią zapamiętać podstawowych informacji. Albo to, albo sami muszą się przekonywać do tego, co piszą, bo już po pierwszym odcinku jasne staje się, że ktokolwiek pisał ten scenariusz nie ma nic wspólnego z wiedźmińską sagą, czy nawet z grami CD Projektu. Ot, słyszał kilka rzeczy, o czym jest ten Wiedźmak i na podstawie tych informacji postanowił oprzeć swoje genialne pomysły. Nie byłem nawet pewny, czy widział Netflixowy serial. Tam chociaż to minimum Wiedźmina można było gdzieś zauważyć. Okazuje się jednak, że widział. Declan de Barra, bo to o nim mowa, nawet stworzył dla niego kilka scenariuszy. Tym razem nie był odpowiedzialny tylko za scenariusz, a był głównym producentem tego widowiska. Swoją wizją wiedźmińskiego świata musiał zarazić pozostałych pracowników zespołu, bo w projekcie końcowym otrzymaliśmy ogrom nad wyraz brutalnych scen akcji, trochę seksu, masę niepotrzebnych przekleństw w dialogach, partyjkę gwinta i niczym nie wyróżniające się lokacje. Fakt faktem, kilka z nich było ładnych, ale to zasługa przepięknej Islandii, na której kręcono serial. Wracając jeszcze do postaci narratora, muszę wam ją troszkę przybliżyć, bo jej prezencja, rola i dialogi wryły mnie w ziemię. I nie uznaję tego za spoiler, bo fragment, o którym chcę powiedzieć, pojawia się tak naprawdę w pierwszych 5 czy 10 minutach serialu i służy jako wstęp do faktycznej fabuły, tudzież czegoś, co mają udawać. Otóż narratorem jest elfia czarodziejka, która ratuje Jaskra z centrum bitewnej zawieruchy. Jako że Jaskier jest bardem, czarodziejka chce mu opowiedzieć wspaniałą historię o zapomnianych elfich bohaterach, których garstka pokonała hordę i to ma dodać otuchy elfom w teraźniejszości. Bard początkowo mówi, że nie, że takich historii jest pełno i słyszał ich setki. I w zasadzie to nic w nich szczególnego.
Brawo, Jaskier. Masz 100% racji. To jedne z bardziej generycznych opowieści fantasy. Ale po tych słowach elfka patrzy poważnie i mówi coś, po czym musiałem aż zatrzymać serial i przejść się po pokoju z rozczarowania i żenady. Rozczarowania, bo sama bitwa na początku serialu nie zapowiadała się aż tak tragicznie. Słowa tej elfki brzmiały mniej więcej tak. Historię o 7, co walczyło ramię w ramię przeciwko cesarstwu i sprowadziło na świat ludzi i koniunkcję sfer i prototyp dzisiejszego Wiedźmina też słyszałeś? I wtedy Jaskier robi wow, takiej jeszcze nie słyszałem. No to jak nie słyszał, to czarodziejka zaczyna opowiadać swoje smenty, a Bart grzecznie i z ekscytacją wszystko notuje, a my przenosimy się w bajkowy świat Wiedźmina. To jest jedno z najgorszych, o ile nie najgorsze wprowadzenie do historii, jakie kiedykolwiek oglądałem, czytałem czy zagrałem. Zakładam, że postać Jaskra miała przyciągnąć nielicznych już fanów serii Wiedźmin, a słowa elfki nastawić nas na super przygodę. Tylko że efekt końcowy to w moim przypadku ciarki żenady przechodzące po kręgosłupie, spotęgowane jeszcze przez następujące przedstawienie bohaterów w następnej scenie. Fiala z klanu psa. Skien z plemienia ducha. Brata śmierć. Magów Zakare i Syndrilla. Meldov i jej mściwy młot Gwen. Wszystko dzieje się 1200 lat przed faktyczną wiedźmińską sagą. Na kontynencie zamieszkanym tylko przez elfy i gnębione przez nie krasnoludy. I o ile z rozpoznaniem krasnoludów nie ma większego problemu, bo grają ich niskorośli, tak z elfami miałem niemały problem. Właściwie jedynie co odróżnia ich w tym serialu od nieobecnych ludzi, to spiczaste uszy. Nie uważacie, że to samo w sobie jest problemem? Wiem, że w serialu nie ma ludzi, a i tak ich wszędzie widzę. Elfy zostały wykastrowane z jakiejkolwiek głębi czy tożsamości. Mamy za to całe spektrum kolorów, wszystkie klasy społeczne i kilka, o ile nie kilkadziesiąt plemion, od orientalnych, uduchowionych elfów, przez elfy nordyckich barbarzyńców, elfy karczmowych pijaków w zapyziałej wsi na krańcu świata, na jednakowych, bezmyślnych elfach w służbie jej królewskiej mości kończąc. Ci ostatni to przypominają kitowców z Power Rangers. Pojawiają się zazwyczaj całą bandą. Dostają łomot od niezniszczalnych bohaterów w fabularnych zbrojach i tyle ich widzieli. A w następnych scenach kolejni. Nawet kolorystyka się zgadza. Bohaterowie podczas swej podróży odwiedzają masę różnych lokacji. Zazwyczaj z prędkością światła, przez co świat daje wrażenie okropnie małego i pustego. W centrum wszystkiego jest miasto Zintrea, czyli dzisiejsza Cintra. To do niej podróżują wszyscy bohaterowie i to ją musimy oglądać najczęściej, a jej wygląd kłuje mnie nieco w oczy. Prawdopodobnie zabrano tylko model Cintry z pierwszego sezonu Wiedźmina i przerobiono ją na bardziej sterylną, przez co miała oddawać chwałę i potęgę starszej rasy. Tej starszej rasy, która scenę wcześniej była bandą nieokrzesanych dzikusów w karczmie. Mimo to pomysł może i jakoś by przeszedł, ale w połączeniu z okropnym i nadmiernym użyciem CGI wygląda to wszystko co najmniej śmiesznie. Wszystkie scenerie, które zostały nam pokazane, są sztuczne i pozbawione charakteru. Ciężko jest tam coś zapamiętać na dłużej. Chciałbym jeszcze krótko poruszyć temat CGI, którego w serialu pełno. Każda magiczna sztuczka, większa budowla, czy cokolwiek wymagające większego praktycznego nakładu pracy zostało wygenerowane komputerowo w bardzo słabej jakości. Za największe klęski CGI uznałbym jednak pojawiające się w serialu potwory. Niech liczba mnoga was nie zwiedzie. Są tylko dwa, ale to dobrze, bo od większej ilości pewnie byśmy oślepli. Do tego dochodzą też inne światy i białe zimno, do którego przenosi się główny antagonista. Swoją drogą grany przez Lenego Henry'ego, czyli Sadoka Barrowa z Rings of Power. Ostatnio aktor chyba nie ma szczęścia do ról w światach fantasy, albo to światy fantasy nie mają szczęścia do niego. No i jeszcze creme de la creme, tytułowy Wiedźmin. Jak już się pojawia, to poziom serialu drastycznie spada, w moim mniemaniu.
Wiem, że to prototypowy Wiedźmin i nie będzie zachowywał się jak Geralt z Rivii czy którykolwiek znany nam Wiedźmin od Sapkowskiego, ale litości. Wygląd tego czegoś w połączeniu z zachowaniem przypomina, jak ktoś słusznie zresztą zauważył na naszym Discordzie, bardziej odmianę Ghoula niż coś, co kiedyś będzie Wiedźminem. Porównajcie sobie zresztą sami. Skupmy się na samych bohaterach. Bohaterach, a nie aktorach. Do aktorstwa kogokolwiek z obsady ciężko jest się przyczepić przy tak mizernie napisanym scenariuszu. Po prostu uznajmy, że ciężko udawać DiCaprio, gdy tekst, który masz wypowiedzieć, jest niepoważny. W tym momencie, jeśli ktoś chce faktycznie zobaczyć ten serial, to niech przerwie oglądanie odcinka, bo omówię pokrótce całą tą bzdurną historię, byście zrozumieli, z czym przyszło mi się zmierzyć. Nasi bohaterowie poznają się przypadkowo, bo jakżeby inaczej, ale łączy ich wspólny cel – obalenie złej cesarzowej, która przeprowadziła zamach na przywódcach elfich królestw i ustanowiła swoje własne imperium. Oczywiście to tylko pozory, bo za wszystko odpowiedzialny jest bardzo potężny i zły mag, który używając krasnoludzkich monolitów przenosi się do innych światów i czerpie zeń magię chaosu. Pierwsza dwójka z naszych siedmiu bohaterów początkowo się nie lubi, ale postanawia razem ruszyć w podróż. Przenoszą się z prędkością światła między lokacjami i zgarniają po drodze kolejnych ochotników, którzy dziwnym trafem nie mają nic lepszego do roboty niż pomoc w głównej mierze nieznajomym w obaleniu złej cesarzowej. Większość spotkań nawet między tymi bohaterami kończy się konfliktami. Najczęściej dochodzi do walki, ale jest też kilka potyczek słownych. Trochę przypomina mi to niedawno obejrzane przeze mnie Mortal Kombat, gdzie poznające się postacie od razu walczyły, by lepiej się poznać. Tutaj jednak żaden bohater nie ma prawa zginąć. Wszyscy są wspaniałymi wojownikami, którym niestraszne są tabuny wrogów. Gdy bohaterowie są już u celu, spotykają okrutną bestię przyzwaną przez Sadoka. Pokonać może ją tylko równie plugawa istota. I tak właśnie jeden z bohaterów staje się czymś na wzór Wiedźmina. Czymś, bo poza oczami nijak nie przypominało mi to kreacji z poprzedniego Netflixowego Wiedźmina. Tuż po przemianie odbył stosunek z główną bohaterką, co daje jej dziecko rozpoczynające linię potomków, która skończy się na Ciri. Wyśmienicie. Ciekawi mnie tylko, w jakim stopniu Ciri jest w netflixowym uniwersum potomkiem proto-Wiedźmina i bardzo południowo wyglądającej Bartki Wojowniczki. Bohaterowie razem podstępem dostają się na zamek i robią porządek. Po wszystkim główna bohaterka zmuszona jest zabić kochanka, bo zbyt się chłop wczuł w rolę i zaczął zabijać innych. Główny monolit zostaje zniszczony. Razem z nim Sadok i jeden z drużynowych magów. Dochodzi do koniunkcji sfer. Światy się przenikają i pojawiają się pierwsi ludzie na kontynencie. Tak wygląda historia ze strony bohaterów. Mamy też przedstawienie tego, co dzieje się w Zintrei przez cały ten czas, ale postaram się was nie męczyć tymi nudami, przedstawiając tylko najważniejsze rzeczy. Avallach jest przydupasem cesarzowej, ale dość nieudolnym, bo nie potrafi nawet otworzyć portalu zgodnie z instrukcjami. A Eredin, który okazał się być w serialu homoseksualistą, podczas eskapady do innych światów został tam zamknięty przez Sadoka. Pozostawiony na pastwę losu Eredin stanie się przywódcą dzikiego gonu, bo znalazł sobie w piasku hełm. Swoją drogą scena, w której na jaw wychodzi orientacja Eredina, była jednym z powodów, dla których warto ten serial obejrzeć. Oczywiście według zaangażowanych aktorów. Co ciekawe, żaden z nich nie wspomniał nic o interesującej i wciągającej historii. Po napisach dostajemy też dodatkową scenę, normalnie jak w Marvelu. Pamiętacie, jak w pierwszym sezonie Ciri, bawiąc się z dziećmi, popatrzyła nagle w stronę pustego przejścia? No, ja też nie pamiętałem. Ale okazało się, że ten trwający ponad 3 lata suspens miał większy cel. Teraz wiemy, że w przejściu czaił się Avallach. Teraz wiemy też, dlaczego Henry Cavill postanowił opuścić ten tonący, odklejony od twórczości Sapkowskiego okręt. Co mnie bardzo zdumiewa, to fakt, że zaledwie kilka dni temu Lauren Hristich, showrunnerka serialu Wiedźmin, w wywiadzie dla Entertainment Weekly przyznała, że trzeci sezon Wiedźmina to niemalże adaptacja 1:1 tego, co znajduje się w czasie Pogardy. Bo jak na razie to mieliśmy tylko Pogardę dla oryginalnego świata. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im telewizyjna forma.
zapewne wiedziała, co dostaniemy w Rodowodzie Krwi, a mimo to dalej brnie w wierność książce i klimatowi. Mam nieodparte wrażenie, że przygoda Wiedźmina z dużym ekranem może się niedługo zakończyć. Wraz z odejściem Henry'ego odejdzie też wielu fanów. Drugi sezon stracił mocno na oglądalności. Trzeci zapewne straci jeszcze bardziej. A oceny Rodowodu Krwi mówią same za siebie. Netflixowe uniwersum idzie na dno. Takie są fakty. A jak Netflixowi coś nie wychodzi lub słupki oglądalności nie są takie jak zakładano, to projekt zostaje usuwany. Tak było z wieloma innymi serialami na tej platformie. Z drugiej jednak strony Netflix może kurczowo trzymać się swojej super serii fantasy, by nie odstawać od HBO czy Amazonu. Osobiście dałbym serialowi ocenę 3 na 10 i tylko wyłącznie dlatego, że jednak dało się to obejrzeć. Z ogromnym trudem, ale się dało. Kilka razy też zaśmiałem się głośno ze scenariusza, ale to raczej nie była zamierzona reakcja twórców. Z ciekawości sprawdziłem też, czy komuś ten serial w ogóle się podobał i przeglądając recenzję na IMDb pośród ocen 10 na 10 znalazłem perełkę o tytule Świetna nowoczesna opowieść wiedźmińska. Uwaga, cytuję. Oryginalny Wiedźmin został napisany przez mężczyznę z Polski w czasach rażącego rasizmu i mizoginii. Żyjemy teraz w nowym świecie, który skupia się na różnorodności. Ten serial jest niesamowity, z pięknymi kostiumami i krajobrazami. Aktorzy wykonali fantastyczną pracę, by ich różnorodność i kultura biła z każdej sceny. Co naprawdę kupiło mnie, by obejrzeć Rodowód Krwi, to zapowiedź pierwszego pocałunku między mężczyznami, którzy o siebie dbają i się kochają. Mimo, że historia pierwotnie dzieje się w miejscu w 100% zdominowanym przez białych, to ważne jest, by zawrzeć w niej różnorodność, by dzieci z innych kultur nie czuły się pominięte. Najnowsza Czarna Pantera miała masę białych pośród obywateli Wakandy właśnie z tego powodu. Nie słuchajcie hejterów. Upewnijcie się, że obejrzycie ten serial, by wspierać różnorodność, mimo że historia i postacie są dość słabe. Ja pierdolę. Tylko czekać, aż za porażkę Rodowodu Krwi będziemy obwiniani my. Rasiści, mizogini, gracze, nieudacznicy, nierozumiejący postępowego społeczeństwa Zachodu. To nie tak, że chcemy po prostu dobrej historii i głęboko mamy orientację bohaterów czy ich kolory skóry. My się po prostu nie znamy. Ani ja, ani wy. I tak tym smutnym podsumowaniem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Powodzenia na szlaku. Bo ostatnio coraz więcej na nim potworów. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Jeżeli chcesz wspomóc dodatkowo nasz kanał i naszą pracę, możesz dołączyć do grona wspierających. Zostawiając suba i dzwoneczek, nie przegapisz też kolejnego materiału. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego filmu, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości. I do usłyszenia w następnym odcinku.